Cześć, dzień dobry. Przejdźmy do kolejnego zadania, które pojawiło się na jednym z próbnych arkuszy egzaminu ósmoklasisty z matematyki. Treść jest następująca. Wczoraj w pewnym barze kanapka kosztowała 8 zł, a dzisiaj jest droższa o 25%. Uzasadnij, że wczoraj za 40 zł można było kupić o jedną kanapkę więcej niż dzisiaj. Ok, i rozpisałem tutaj tabelkę sobie. Czyli tak, wczoraj, dziś, cena, ile kanapek można kupić za 40 zł. Ok, no to tak, wczoraj cena to było 8 zł, to ile można było kanapek kupić za 40 zł? Musimy dokonać działania. 40 zł podzielić na 8 zł, to się równa 5, tak? Czyli można było kupić wczoraj 5 kanapek, mając budżet 40 zł, tak? Przy tej cenie wczorajszej 8 zł, tak? Dobra. To wpisujemy 5. A teraz pytanie, jak było dzisiaj? Jak jest dzisiaj? Cena jest o 25% większa. No dobra, no to musimy najpierw policzyć cenę. Czyli tak, 8 zł i 25% większa, czyli do tej ceny dodajemy 25% razy ta cena, tak? Czyli tak, 8 zł i tak, 25% razy 8 zł. No to będzie 1 czwarta, tak? 25% to jest 1 czwarta. Musimy potrafić takie przekształcenie dokonać. Razy 8 zł. No i możemy skrócić 1, 2, tak? Przez 4. Czyli mamy 8 zł plus 2 zł. Czyli cena dzisiaj kanapki to 10 zł, tak? Możemy wpisać. No dobra, no to ile kanapek za 40 zł możemy kupić dzisiaj? 40 zł podzielić na dzisiejsza cena kanapki, czyli 10 zł, to się równa 4, tak? No i pytanie było, uzasadnij, że wczoraj za 40 zł można było kupić o jedną kanapkę więcej niż dzisiaj. No oczywiście 5 minus 4 to jest 1, tak? Czyli rzeczywiście wczoraj można było za ten sam budżet kupić o jedną kanapkę więcej. Jeżeli masz jakieś pytanie do tego zadania, to proszę pytaj, jeżeli nie, to zapraszam do innych filmów na moim kanale.